Cześć, Marek, broker maszyny, a więc Janmar Centrum, Łódź, Łagiewniki Nowe koło Łodzi, jedyne właściwe. Słuchajcie, centralne smarowanie. Jestem znany z tego, że się czepiam. A więc tak, Grenewelt, mamy manualne zegarki, mamy pomiar, wiemy, jeśli coś się dzieje, mamy sterowania. To jest prosto, ale nie o to idzie. Jest Lenhof, mamy zabezpieczenie przed zgubieniem łyżki, jest fajnie, ale też nie o to idzie. O co więc nam idzie, dlaczego ten film? Słuchajcie, ten film powstał z takich powodów. Zobaczcie. Widzicie, jak to jest zrobione? I teraz informacja. Byłem, sprawdzałem, pilnowałem. Nim przyspawali osłonki na stworzniach, wszystko zostało zdjęte. Popatrzcie. Tak to powinno być zrobione. Chłopaki wyciągnęli stworzeń, przyspawali to, co potrzebują, osłonkę. Bloczki, tu nic nie trzeba spawać, jak niektórzy idioci to robią. Tu wszystko jest przykręcone. A wiecie, dlaczego nie spawamy na tych maszynach? Bo maszyna ma kan. A jak maszyna ma kan, jak maszyna ma elektronikę, to nie ma nic gorszego niż ług elektryczny i spawanie. Bo potem takich usterek nie da się odrobić. I jeszcze jedno. Jeżeli będę miał elementy pospawane na maszynie nowej, to z góry ja wiem, że moi drodzy, niestety, ale producent mi nie uzna gwarancji. Na nic, na żaden czujnik, nic takiego. Nie wolno spawać na maszynie, która ma elektronikę. I to wam właśnie pokazuję. Zobaczcie, tutaj jak spawali stworzeń, to wszystko było zdjęte. Wszystko było zdjęte, wszystko było zrobione tak, jak trzeba. Wyprowadzenia, to wszystko jest zabezpieczone. Mamy peszle, tak? Jest wszystko pięknie zrobione, zero spawań. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zapasy. Dlaczego zapasy? Tu jest blisko obszaru roboczego. Jeżeli coś wyłapę, coś wyrwę, to zaczyna mi wisieć, mogę sobie złapać z powrotem. Zapas powoduje, że nie szukam potem przewodów. Zapas powoduje, że jak coś urwę, to jestem w stanie to połączyć. Kolejny punkt. Bloczki. Wszystko jest przykręcone. Dlaczego tak jest? Dlaczego są dwa manometry? Żebym wiedział, co się dzieje, żebym wiedział, jeśli nie mam smarowania, jeśli coś uszkodziłem, tak? Bo to, no, może się zdarzyć, że się zahaczy. Może, ale wtedy widzę, że coś jest nie tak. Raz jeszcze. Zawsze. My wybieramy Grenewelda, bo oni to robią tak, jak my chcemy. Popatrzcie. Zapas na przewodach, tak? Osłonki. Wszystko jest mocowane na bloczkach. Tak jak ja chcę. Tak jak to powinno być. Dzięki. Do zobaczenia.